Słucham. Współczesny czy antyczny? Współczesny. Jeśli chodzi o termin, no to teraz do świąt to nie ma szans żadnych. W tym miejscu jesteśmy od 40 lat. Chociaż niektórzy twierdzą, że tutaj odkąd pamiętają, to tu zawsze jesteśmy. No. Było zakładów około 40 w Kielcach. Kiedyś oni obsługiwali tu Kielce i okolice, a my teraz robimy meble do Warszawy, do Krakowa. Ostatnio robiliśmy do Wielkiej Brytanii też meble, zawozili. Opłacało im się przywieźć meble tirem, zrobiliśmy i wywieźliśmy. To są przeważnie pamiątki po rodzicach, po dziadkach, więc ratują te rzeczy. A przeważnie są to meble stare, 100, 200 lat nieraz, więc takie stare meble odnawia się dla przyjemności. To nas przeżyje, jeszcze następne pokolenie będzie mogło użytkować, może następne, jak będzie dbało, bo jest to zrobione porządnie, z dobrych materiałów. Tak jak ta otomana nigdy nie była przerabiana. Ona ma około 100 lat. Można zobaczyć, jakie materiały wystosowano przed wojną. Już ten wzór jest tutaj zatarty, ale widać, że tutaj był tak jakby specjalny materiał zrobiony na taką długość, na taką szerokość, bo idzie obramowanie całe. Tutaj był na pewno jakiś wizerunek. To mebel, który my to mówimy, że mebel pływa już. O, sprężyny są popuszczalne już. To jest taki typowy przykład właśnie starego mebla. Zakres pracy przy takich meblach jest tak duży i tak pracochłonny, że chcąc to przeliczać na przykład na godziny, to nie jest opłacalne. Jest radość, że zostaje coś po człowieku i to, że dużo rzeczy takich jest niepowtarzalnych, że się raz spotyka takie rzeczy. Na przykład jest 12 krzesełek i każde będzie troszkę inne, bo to jest robota ręczna. Więc jedno będzie troszkę przechylone w prawo, drugie w lewo. Jedno będzie miało rzeźbę mniejszą, większą, bo ręka nie odtworzy idealnie tego samego. Ta lekka niedoskonałość, ale to jest charakter tego mebla właśnie, że tam jest jakaś dusza, człowiek to wkładał swoją umiejętność, swoją duszę, żeby zrobić coś i to też jest właśnie takie ciekawe w tym zawodzie. Z opowiadań mojego taty wiem, że ja i brat jesteśmy szóste pokolenie tapicerów. Jedyna pamiątka po moim pra dziadku tapicerze to są 150-letnie nożyce. Z tego co wiem, z opowiadań dziadka, jest to prezent dla mojego pra dziadka od swojego mistrza, jak się uczył zawodu we Lwowie. My czasami nawet robimy, tniemy, żeby one w ruchu trochę były. Ale no teraz żyjemy w czasach, kiedy się nie produkuje rzeczy, które mają wytrzymać pokolenia, tylko mają wytrzymać gwarancję. Dużo starszych rzemieślników niestety odeszło już albo na tamten świat, albo na emeryturę. Młodych nie ma, więc jest pewna luka. Jeśli ta luka potrwa jeszcze powiedzmy z 10 lat, może być tak, że no ten zawód zacznie się powoli kończyć.